Cześć Wam wszystkim, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. W kolejnym odcinku Nykopski spaceruje i dzisiaj pójdziemy na spacer w końcu, na taki klasyczny spacer. Spacer typu takiego, od jakiego zaczynałem prowadzić ten kanał, czyli pójdziecie sobie ze mną, mam nadzieję, i spędzicie miły czas na trasie, którą pokonaliśmy w zeszłym tygodniu. To była trasa z miejscowości Brodnica do miejscowości, muszę tutaj przeczytać, żeby się nie pomylić, Ostrowite koło Jabłonowa. Trasa około 30 km w większości niebieskim szlakiem, bardzo przyjemna, prowadząca wzdłuż wielu bardzo ładnych, bardzo klimatycznych jezior. Oczywiście materiał cały, który zobaczycie, został nagrany tak jak w moich początkowych filmach telefonem, więc tutaj nie ma co się spodziewać jakiejś mega jakości, aczkolwiek mam nadzieję, że spędzicie ten czas miło i być może na początek tego nowego tygodnia trochę Was ten materiał wyluzuje. Trasa, którą obraliśmy, w sumie nie obraliśmy, tylko zaplanowała ją Paula, to tak jak wspomniałem 30 km wzdłuż jezior. Mój ostatni czas taki prywatnie ze mną samym był dość skomplikowany, chyba nadal jest i trochę się gubię, trochę nie mogę się w niektórych rzeczach odnaleźć, więc cały ciężar planowania wycieczki i tego, co zobaczymy, jak spędzimy ten czas, nie chcę powiedzieć spadł na Paulę, bo to był tak naprawdę jej pomysł, żebyśmy taką trasę zrobili, za co jestem jej ogromnie wdzięczny, ponieważ spędziłem naprawdę relaksujący czas w wyciszeniu, bez hałasów, bez telefonu, bo przez całą tą trasę postanowiłem, że oprócz nagrywania nie będę ani zaglądał na Instagrama, ani na Facebooka, żeby się nie rozpraszać, a żeby móc po prostu jak najbardziej odczuwać trasę, którą pokonywaliśmy. Więc ten spacer jest takim, jak wspomniałem, klasykiem na tym kanale, więc idziemy, w międzyczasie są przebitki z fotografii i w ten sposób możecie śledzić naszą wyprawę, ale gdyby ktoś był bardziej zainteresowany, i w ogóle tutaj jeszcze wspomnę, że ta trasa, którą zaplanowała Paula, jest trasą naprawdę bardzo malowniczą i rozkminiamy teraz, żeby jak się zrobi trochę cieplej, pokonać tę trasę rowerami. Fakt, że 30 km rowerami to jest bardzo niewiele, więc próbujemy coś znaleźć, żeby jeszcze gdzieś odbić, żeby jeszcze coś zobaczyć, żeby sobie takie 60-80 km zrobić. Więc jeżeli jesteście zainteresowani trasą, którą zrobiliśmy na pieszo i być może chcielibyście ją również rozbudować o moduł rowerowy, to w opisie do tego filmu jest nasz ślad z linkiem do aplikacji Komoot, gdzie możecie zobaczyć mapę, nasze statystyki, które wydają mi się całkiem niezłe, ponieważ nieco ponad 6 godzin na 30 km spaceru po lesie to chyba jest dobry czas. Oczywiście nie jesteśmy jakimiś mega piekurami, ale no jesteśmy z tego czasu zadowoleni. Niestety ja byłem średnio rozgrzany i ostatnio też nie za bardzo się, nie chcę powiedzieć ruszałem, ale nie za bardzo pokonywałem dystanse większe niż 10-15 km, więc pod koniec naszej wycieczki już zaczęła doskwierać mi prawa kostka. I to nawet nie kostka, to nie był taki ból kostny czy mięśniowy, tylko po prostu jakieś takie naciągnięcie, które wykluczyło mnie ze spacerowania na kilka dni, a chciałem po tej naszej wyprawie dokończyć materiał, który nagrywałem jeszcze wcześniej, ale kiedy wyciągałem kartę z aparatu, to rozsypała mi się po prostu w rękach i tyle zostało ze złotego SanDiska Xtreme Pro. Tu jest cały materiał fotograficzny z wyprawy, którą odbyłem tutaj po okolicy bydgoskiego przedmieścia w zimowej atmosferze, no i niestety ten materiał jest jakby, mimo że jest ciepło w domu, wciąż zamrożony na karcie, więc jeżeli macie jakiś patent, gdzie kupić albo gdzie znaleźć taką pustą kartę SD, do której można byłoby moduł pamięci włożyć, to będę Wam wdzięczny i dajcie znać, co można zrobić, żeby ten materiał odzyskać, a tymczasem zapraszam Was na naszą wędrówkę szlakiem Brodnica, Ostrowite koło Janowa w niezbyt przyjemnej, szarej atmosferze, ale razem i we wspólnym takim odczuwaniu przestrzeni. Zapraszam.
Jeżeli jesteś jedną z osób, które dotarły do końca tego materiału, to bardzo Ci dziękuję i mam nadzieję, że zostaniesz ze mną w dalszej mojej podróży w serii pod tytułem Nykowski spaceruje, gdzie oprócz spacerów tego typu co dzisiaj będę starał się tworzyć spacery trochę na wyższym poziomie, na wyższym levelu, tak aby podnosić sobie możliwości i jakość tego kanału, ale chciałbym się również dzielić z Wami na tym kanale innymi rzeczami, które mnie pasjonują i przede wszystkim jest to podróżowanie rowerem oraz latanie dronami FPV. Kilka materiałów z dronów FPV możecie zobaczyć wstecz na tym kanale. Tu się również będą pojawiały takie nie recenzje, ale moje wrażenia, czy opinie, czy jakieś tam krótkie wstawki na temat sprzętu foto, czy wideo, więc jeżeli te rzeczy są w kręgu Twojego zainteresowania, albo chociaż jedna z nich, to fajnie jak ze mną zostaniecie i będziemy tę podróż kontynuowali wspólnie. Tymczasem ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się w kolejnym materiale z cyklu Nykowski spaceruje. Trzymajcie się ciepło, cześć!